Słuchajcie, 26 kwietnia minęło 7 miesięcy, jak się nawróciłam. Poprzednią niedzielę chciałam to zrobić pod Złotymi Tarasami, ponieważ to było pierwsze nabożeństwo od mojego nawrócenia. No jakoś tak wyszło, że nie poszło. A dzisiaj jestem tu z wami i chciałam powiedzieć, że doświadczam wielkiej, ogromnej miłości, takiej, której przez całe życie nie doświadczałam. Moje życie było jednym wielkim odrzuceniem. Odrzuceniem nie tylko ze strony rodziny, bliskich, mamy, taty, przyjaciół, siostry, dosłownie wszystkich. Każdy, kogo spotkałam w moim życiu, mnie odrzucił, odtrącił. Mój ojciec biologiczny zrzekł się praw rodzicielskich. Kiedy moja mama się rozwodziła, do mnie, do mojej siostry, i w wieku 7 lat moja mama wyszła po raz drugi raz za mąż. Między 7 a 33 rokiem życia w ziemskim aspekcie doświadczałam miłości od taty, który nas wychowywał. Ale to odrzucenie z dzieciństwa bardzo głęboko weszło w moje życie. Ale to mnie zaskoczył w ogóle, inaczej to wszystko. A dobrze, po kolei. Spotkałam Jezusa pod Złotymi Tarasami dzięki Monice Chabior. Pod Złotymi Tarasami. Pod Złotymi Tarasami. I kiedy Artur się o mnie pomodlił, ja wiem, że w rzeczywistości duchowej wszystko się zmieniło. W rzeczywistości cielesnej nic, kompletnie nic nie odczułam, żadnego uniesienia, nic, po prostu nic. Natomiast wzięłam to całkowicie przez wiarę. Usiądźcie, bo to będzie dłużej. I tata stopniowo zaczął pracować w moim życiu. Ja sobie nie zdawałam z tego sprawy, w jaki sposób to będzie, jak to będzie wyglądało, pomału, małymi kroczkami. Na którymś drugim bądź trzecim nabożeństwie Artur zapytał się, kto jeszcze nie do końca wierzy, że przyjął Jezusa. Ja tak mówię sobie, chyba nie do końca w to wierzę, więc wyjdę. No i wyszło. I wtedy odczułam wielką miłość taty. To był taki pierwszy impuls, takie pierwsze takie doświadczenie. Drugie doświadczenie było, kiedy Artur modlił się o mnie, położył na mnie ręce. Ja upadłam. Pamiętam, to muszę wam to powiedzieć ze szczegółami, bo jest to dla mnie ważne. Zobaczyłam obrazek takiego małego embriona i skuliłam się wtedy, pamiętam, na podłodze. Strasznie płakałam, wiem, że uwolniłam odrzucenie i wtedy właśnie przyszła mi odpowiedź, że jest to odrzucenie ze strony ojca biologicznego, którego kompletnie nie pamiętam. Nie pamiętam, jak wygląda. Nigdy nie miałam z nim przez całe życie żadnego kontaktu. Za każdym razem, kiedy byłam na nabożeństwie, kiedy Artur podchodził do mnie i modlił się, ja wiedziałam, że to mówi do mnie tata. Każdą rzecz, którą do mnie mówił, jak sobie później przesłuchiwałam w domu nabożeństwie, spisałam sobie na kartce, utworzyła się jedna wielka opowieść, jedna wielka historia, związana właśnie z moim życiem. Przez odrzucenie przez ojca biologicznego, brak miłości ojcowskiej. Ja to zrozumiałam tak naprawdę dopiero w którymś momencie, kiedy modliłam się, słuchałam nauczeń. To nie było tak, że to wszystko przychodziło w dniu, kiedy się nowo narodziłam, to wszystko podpadało. Nie, to był proces, to była droga. Któregoś dnia, kiedy byłam u Norberta na grupie, no byli sobie różni ludzie, bracia i siostry. I oglądali telewizję. A ja siedziałam, mówię, halo, o co chodzi w ogóle? Nikt się nie modli, nikt ze mną nie rozbawia. Słuchajcie, poczułam odrzucenie. No ale dobra, posiedziałam, potem wyszłam. I zaczęłam płakać strasznie w samochodzie. W ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, zalewałam się łzami. Wiem, tylko ustanowiłam w autorytecie, że anioły prowadzą mój samochód, bo ja po ludzku nie pamiętam, jak ja dojechałam. W okolicach Zegrza, nie śmiej się.
Przyszedł spokój, bo też modliłam się o Boże spokój przewyższający ludzki rozum. To przylgnęło do mnie jak druga skóra. I przyjechałam do domu, zjadłam sobie kolację i włączam sobie nauczanie Dereka Prince'a. Wymiana krzyżowa. Słuchałam, przechodziliśmy przez wszystkie etapy tej wymiany krzyżowej. Doszłam do właśnie odrzucenia. I to tak mocno we mnie zapracowało, kiedy Derek Prince mówi o odrzuceniu, kiedy Jezus umierał na krzyżu, pękło mu serce, bo jego ojciec go odrzucił, bo tak się brzydził grzechem, że odwrócił od niego wzrok, zatkał uszy, nie chciał na niego patrzeć. Ja poczułam dokładnie to samo. Tak, jakby mi ktoś wbijał gwóźdź w serce. Poszło na pewno uwolnienie. Ja wykrzyczałam, tylko pamiętam, że tato czemuś mnie opuścił i wtedy przypomniały mi się wszystkie rzeczy z mojego życia. Odrzucenie ze strony ojca biologicznego, pierwsza miłość, pierwszy pocałunek, kiedy chłopak powiedział mi, że się nie umiem całować, odrzucił mnie. I wiecie, to z perspektywy życia mnie jako dorosłej kobiety to już nie ma znaczenia, ale dla młodej dziewczyny, która robi to pierwszy raz, jak chłopak mówi takie rzeczy, to jest to odrzucenie. I to gdzieś zostaje głęboko w sercu, jako rana. Później Derek Prince dalej prowadził nauczanie, ja zdiagnozowałam u siebie przekleństwo pokoleniowe. Moja mama się rozwiodła, moja siostra się rozwiodła, ja się rozwodzę, moja babcia się rozwiodła i jeszcze dowiedziałam się, przypomniałam sobie, jak moja mama chrzestna kiedyś powiedziała, że w linii kobiecej ktoś rzucił przekleństwo. Więc ja po prostu uwierzyłam, że to jest prawda i zrobiłam z tym porządek. Pomodliłam się, odcięłam, związałam, odcięłam, usunęłam i uwierzyłam, że jestem wolna. I na mnie zakończy się przekleństwo pokoleniowe związane z poranieniami, z odrzuceniem ze strony małżeństwa. Moje córki, które co po niektórzy znacie, będą już budowały się w szczęśliwych związkach. Wiecie, ale odrzucenie przychodzi, tak jak Agatka powiedziała, na różne twarze. Przypomniałam sobie tydzień temu, kiedy Agatka mówiła o zdiagnozowaniu mocarza w swoim życiu, to ja myślałam do tego nabożeństwa, że ja wszystko zrobiłam, porządek zostałam ze swoim odrzuceniem, że już bardziej odrzucony być nie można. I wtedy przypomniałam sobie o tym, że moje dzieci mnie odrzuciły. Więc nie na darmo powiedziałam, że odrzucenie u mnie było najsilniejszym korzeniem. Jakbym tak powymieniała wszystkich, to do Nowego Narodzenia były wszyscy ludzie, których spotykałam w życiu, mnie odtrącali. Znajomi, przyjaciele, w pracy ludzie. Ja nigdy nie zerwałam żadnej znajomości. Nigdy nie było czegoś takiego, że powiedziałam, nie lubię cię, nie chcę z tobą mieć więcej kontaktu, nie pasujesz mi, zrywam z tobą relację. To ludzie robili. I do mnie to dotarło dopiero tutaj w kościele. Moje dzieci, bo jeszcze chciałam wrócić do tego, jak spotkałam Jezusa, próbowałam po ludzku ratować siebie, swoje życie, swoje nieudane małżeństwo, bo mój mąż też mnie odtrącił. Od 9 lat żyjemy jak białe małżeństwo w osobnych pokojach i kiedy chodziłam do kościoła katolickiego, ale nigdy nie byłam jakąś zagorzałą katoliczką, tak raz po prostu, normalnie, zwyczajnie. Nie czułam tam Boga. Zawsze mi coś nie pasowało i czegoś mi brakowało. Kiedy się spowiadałam u księdza, to wychodziłam tam jeszcze bardziej zdołowana, bo ksiądz mówi, że jest twój krzyż i musisz go dźwigać. Ja wstawałam od kursyjną, mówię, nie, no to jest w ogóle jakaś bzdura, to jest nieprawda. Druga forma też odrzucenia przyszła, kiedy 3 lata temu zachorowałam na raka przedinwazyjnego szyjki macicy. U kobiet jest to bardzo niebezpieczne, z wirusa HPV to się bierze. I wtedy też po operacji ksiądz w kaplicy powiedział mi, kiedy opowiedziałam mu historię swojego życia i że jestem bardzo nieszczęśliwa, że brakuje mi miłości, że czuję się niekochana i już tak dłużej żyć nie mogę, że nie chce mi się żyć, po prostu nie chce mi się żyć. A ksiądz katolicki powiedział do mnie, wiesz, może Bóg stwierdził, że ty już musisz odejść. Ja się patrzę na niego, co on mówi? Ale przysiędzę, ja mam małe dzieci, które muszę wychować. A ty się nie martw, dzieci, one sobie dadzą radę. Masakra.
dalej szukałam wszystkich możliwości uratowania się, tak, żeby się dowartościować, bo w odrzuceniu przychodzi też brak wiary w siebie, a wydawało mi się, że ze mną wszystko jest w porządku, no bo studia skończyłam, pracę miałam super, nigdy w życiu nie miałam problemu ze znalezieniem pracy, robiłam karierę, wszystko było ładnie, ale cały czas w moim życiu brakowało miłości, takiej prawdziwej, i zastanawiałam się, co jest ze mną nie tak. Pojechałam na szkolenie networkowe Elit, tam poznałam Monię Havior. Nie miałyśmy okazji rozmawiać, ale to była ostatnia próba ratowania mojego małżeństwa. Poczułam, że może ja już byłam złą żoną i że może od siebie zacznę, chociaż robiłam to od długiego czasu. To było w maju, kiedy przyjechałam do domu, nie pamiętam już w jakiej to okoliczności było, ale pamiętam, że płakałam strasznie w łóżku i krzyczałam do Boga, mówię: Boże, ja już nie chcę tak żyć, ja w ogóle, Ty mnie zabierz stąd, albo w ogóle jak coś nie zrobisz z tym moim życiem, to ja już nie będę żyła, tak? I chcę po prostu, żeby kogoś poznać, kogoś, kto będzie mnie kochał. Ale niestety usłyszał to diabeł również. Więc przypałętał się na Facebooku taki jeden. No, nie, na szczęście tata mnie chronił, bo myślę, że mi też błogosławił, bo się z nim nie spotkałam. Bo koleżanki wszystkie ze świata mówiły: słuchaj, nie bądź frajerka, znajdź sobie kochanka. Masz męża bogatego, wszystko masz, brakuje ci miłości, to sobie znajdź kochanka. Ale wiecie, że tata chyba jednak czuwał nade mną, wiedział, że to nie tędy droga. I pilnował mnie po prostu. W sierpniu, kiedy płakałam, mówiłam właśnie: Boże, ja już tak dłużej nie mogę i że już naprawdę, jeszcze dzieci tutaj do tego dokładają się. Odezwała się na Messengerze koleżanka i sprzedała mi bilet na szkolenie Elite Warrior Camp. To było szkolenie prowadzone przez żołnierzy jednostek sił specjalnych i tam poznałam Monikę, już tak żeśmy rozmawiały. Pamiętam, szłyśmy na górę Smerek z 30-kilogramowymi plecakami. Ja płakałam i mówię: słuchaj, ja przez całe swoje życie nie doznałam tylu pomocy i wsparcia co od chłopaków tutaj w ciągu jednego dnia. I mówię: czemu Bóg mnie tak doświadcza? A ona mówiła mi później, że ona szkapiała, żeby powiedzieć mi wszystko. Ale mówi: nie mogę jej powiedzieć o Jezusie, nie mogę jej powiedzieć o Kościele, bo ona ucieknie. Siedziałyśmy w takiej jakiejś kanciapie, w takim małym budynku i ona mi próbowała swoje świadectwo mówić, ale strasznie dużo rzeczy się działo i w końcu mówi: dobrze, to jak wrócimy, to porozmawiamy. I faktycznie tak się stało, że po powrocie do mnie zadzwoniła i zaczęła mi opowiadać swoje świadectwo. I ja zaczęłam strasznie płakać, a mówię: jak będziesz miała już dość, to powiedz dość i skończę. No i mówiła: słuchaj, w niedzielę jest pod Złotymi Tarasami nabożeństwo. Przyjdź, zobaczysz, co to jest no i zobaczymy, co będzie dalej. I tak faktycznie zrobiłam, to było 26 września 2017 roku, czyli dokładnie prawie 7 miesięcy temu. Tam oddałam życie Jezusowi, tak jak powiedziałam wcześniej. W rzeczywistości duchowej zmieniło się wszystko, w ciele nie widziałam nic. Ten proces następował każdego dnia tutaj, każdej niedzieli, każdego spotkania, każdego nauczania. Ponieważ w świecie byłam kobietą bardzo ambitną, więc jakiekolwiek problemy uznawałam za zadania, które należy pokonać. Czyli mamy problem, kładziemy go do ławy, rozwiązujemy i idziemy do przodu. No ale tak się nie da z tatą, bo ja jak doświadczyłam, dowiedziałam się, że można fajnych rzeczy tutaj doświadczać z Bogiem i On w ogóle może wyprostować całe twoje życie, wszystko ponaprawiać. No to wiecie, ja chciałam tak wyjąć swoją duszę i od razu wyprać, od razu, bez żadnego czekania. No i tak się nie da, właśnie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I droga, sama droga jest ważna, a nie cel. Tata pracuje nade mną cały czas. Przede wszystkim dzisiaj mogę powiedzieć, że odczuwam wielką miłość. Dzisiaj chciałam Ci, Agatku, podziękować za tą piosenkę. Była przepiękna. I to serce wielkie, które dzisiaj Jezus mi przyniósł, takie wielkie, ogromne. I mówi, że dla każdego starczy tego serca, nie po kawałku, ale w całości. Więc jak masz jakikolwiek smutek, ranę czy cokolwiek, nie tylko z odrzucenia, to oddawaj Mu to wszystko, On to będzie leczył. Dziura po dziurze. I wiecie,
takich świadectw jeszcze moich, tydzień temu przyprowadziłam 3 osoby do Jezusa. Byłam bardzo szczęśliwa, jedną panią, co prawda, ale przed śmiercią, tak? Ponieważ jej ciało już było bardzo, bardzo schorowane. Natomiast w tym samym czasie na sali szpitalnej dziewczyna też słuchała mojego świadectwa, słuchała modlitwy i też oddała życie Jezusowi. A wcześniej, w tym samym tygodniu, uzdrowiłam mojej koleżanki, siostrę z raka. Mam obciętą piersi, wodę w płucach i wiem, że już lekarze się dziwią, co się dzieje z nią, bo ona śpi normalnie, czuje się coraz lepiej. Odrzucenie też przyszło w kościele, bo ma różne twarze, tak jak Agatka mówi. 2 tygodnie temu wyszłam stąd i mówiłam, że tu więcej nie przyjdę. Nie, no w ogóle jak ludzie w świecie mnie ranili i ludzie w kościele mnie zaczynają ranić, to ja, no co kamam, w ogóle nie, ja stąd idę. Ale tata przyszedł ze swoim własnym rozwiązaniem. Ja po ludzku tego nie rozwiązuję. Właśnie to było w niedzielę 2 tygodnie temu, a w poniedziałek do mnie zadzwoniła koleżanka, że prosi o to, żebym przyszła do jej siostry do domu uzdrowić ją, pomodlić się. I kiedy to robiłam, poczułam wielką miłość i cały ból, wszystko odeszło. Jak byłam w szpitalu, to w ogóle ja się boję, bałam się szpitala. Mogę powiedzieć, w czasie przeszłym. Mówię, jak ja mam iść do szpitala, Norbert pamięta. Boję tatoś, Duch Święty nade mną cały czas pracuje, wzmacnia mnie, uczy mnie wielu rzeczy. Ja mam trochę taką tendencję do niewiarstwa. Gdzieś tam niewiara w wierze. Kiedy nie jestem czegoś pewna, zamiast się skupić i pomodlić się, no to telefon do przyjaciela. Michał? Nie odbiera. Agatka? Nie odbiera. Moja Habior? Nie odbiera. Babka ciebie też wymienię. Nie odbiera. Mówię, kurczę. A Duch Święty mówił tak, a w ogóle po co ty do niej dzwonisz? Przecież nie dasz radę sama. I tak było, słuchajcie, w szpitalu. Właśnie jak przyprowadzałam te 2 osoby do Jezusa, to mówię, kurczę, w ogóle weszłam do tej sali i od razu miałam wewnętrzne przekonanie, że to jest przyprowadzenie przed śmiercią. Ta kobieta czekała na Jezusa, była bardzo szczęśliwa. Ja się modlę, mówię, ale przecież Jezus uzdrawia, nie? W ogóle przyszła opresja. Jesteś za cienka, no dopiero 7 miesięcy, tak? Co ty możesz w ogóle? No więc zadzwoniłam do Moni, właśnie dzwoniłam do ciebie też wtedy. Nie odebrałaś. Ale mówię, dobrze, Boże, spokój. Przegnęła do mnie jak druga skóra. I Monia dzwoni, mówię, Monia, słuchaj, tak i tak. Mówię, dobra, modlimy się. Włączam na głośno mówiące, ona się modli i ogłaszam w imieniu Jezusa całkowite uzdrowienie. A ja w ogóle przestaję się modlić. I mówię, nie, no ja nie mam przekonania. Przyszłam ja, przyprowadziłam ją do Jezusa, więc stoję w autorytecie. I wyszłam, pomodliłam się. Potem wieczorem, jak już wyszłam ze szpitala, moja mówi, wiesz, ja też nie miałam przekonania o tym, że to idzie na uzdrowienie. Więc jakby Duch Święty mi pokazuje, że mam siebie słuchać, że mam nie szukać poparcia, że mam budować tą wewnętrzną więź i ją buduję. I wiecie, też miałam kiedyś podczas nabożeństwa taki obraz, że stoję przed ludźmi. Koło mnie stoi Jezus i mówi do mnie tak, mów do nich. A co ja mam im powiedzieć? Przecież ja jestem taka świeżynka. A oni cię będą słuchać. I no patrzcie, dzicie. Że chciałam wam powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa, że na pewno czuję wielką miłość od taty, bo dla mnie to jest tatuś. Oby. Moim zdaniem, każdy z was ma Ducha Świętego. I kiedy ty idziesz do drugiego człowieka, to ty musisz zrozumieć, że to idzie sam Chrystus. Zwróćcie uwagę, co ona badała. Różne kontakty z ludźmi na różnych odcinkach czasu.
ty nie musisz czuć się jak Chrystus. Ty musisz po prostu iść za wewnętrznym przekonaniem i działać w życiu drugiego człowieka. Rozumiesz? Bo twoje słowa powiedziane do drugiego człowieka to słowa Chrystusa i rodzi się człowiek. Rodzi się na nowo z Bożego Ducha człowiek. Amen.